Proszę Państwa, w związku z faktem, że w przerwie wpłynęły do mnie dwa projekty, po zasięgnięciu opinii Komisji Infrastruktury, czy wprowadzić ten projekt, czy nie, Komisja zaopiniowała prowadzenie pozytywnie i projekty są następujące. Projekt uchwały w sprawie korekty listy rynkowej zadań programu z 2013 roku w ramach budowy i przebudowy ulic gminy wraz z oświetleniem oraz projekt w sprawie korekty uchwały numer, tutaj muszę Państwu sprawdzić, z dnia dzisiejszego odnośnie wieloletniej prognozy finansowej, wieloletniego planu finansowego. Chodzi tutaj o druk, już Państwu powiem, żebyśmy byli w druku numer 6. Uchwały są konsekwencją faktu, że w chwili obecnej uchwała z zakresu budowy jest niespójna z uchwałą z zakresu wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego. Dlatego gdzieś mamy ksera na ten uchwał. Dobrze, to rozdamy pierw Państwu projekt pierwszy, który przegłosujemy zaraz, czy prowadzi nie. Projekt jest podobny do tego, który dzisiaj głosowaliśmy, z tym wyjątkiem, że dopisaliśmy punkt 11, projekt przejścia dla pieszych przez ulicę 29 listopada w wysokość środków 20 000. A wieloletni plan inwestycyjny uwzględnia realizację w przyszłym roku 210 000. Czy są jakieś pytania do wprowadzenia tych uchwał? Jeśli nie ma, to będziemy głosować wprowadzenie. Nie widzę, w związku z tym poddaję pod wprowadzenie pierwszej uchwały z zakresu budowy. Proszę o podniesienie, kto z Państwa jest za. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 12 za, 13 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. I kto z Państwa jest za wprowadzeniem korekty uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego? Proszę o podniesienie ręki. To który jest druk? Jeszcze raz. Wprowadzamy teraz korektę uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego, która rozszerza tą prognozę o realizację zadania. Czyli będzie to kolejna tabelka, że w tym roku 20 000 na tak i 210 w roku 2014 realizacji. No. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie. Czyli to chodzi o tą ulicę 29 listopada. Dobrze. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Czyli 14 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących, no to 12 druk. I to są druki numer 21, 22 w tym momencie. Panie